najlepszy prezent dla dziecka? On się z wszystkiego cieszy. Z wszystkiego. A najbardziej co lubisz, Marcel? No nie wstydź się, umiesz mówić. Ale jest z wszystkiego raczej zadowolony. Co dostanie, jak to dziecko, mała rzecz, a cieszy, nie? Myślę, że najlepszym prezentem dla dziecka jest czas spędzony z rodziną. Myślę, że lepszego prezentu nie ma. Oczywiście, że książka. Książka jest najfajniejsza. Na pewno jakiś wypad do parku, lody, to dzieci sobie chyba najwięcej cenią. Chyba miłość matki. Jest u nas też ten figlopark, też jest. Także dzieciątka się bawią, starsza się bawi w skateparku, młodsze się bawi w figloparku. No coś z edukacji mi się wydaje, żeby to było i ładne, no i powiedzmy uświadamiało coś na przyszłość. No to jakieś tam zabawki, to mi się nie wydaje, żeby to było dobre, tak. No zależy jak, w jakim wieku jest dziecko też, nie? Na pewno zamiłowaniem do sportu. Rower, hulajnoga, rolki. W tą stronę bym poszła. No zabrać go gdzieś na przyjemną wycieczkę, bo mamy tutaj stawy i taki cały punkt rekreacyjny i warto go tam zabrać. Nic więcej nie zastąpi. Rodzice, bycie z dzieckiem, to jest super. Nic więcej nie potrzeba. To czym warto dziecko obdarować? No może jakimś smartfonem, ale jakimś tanim, no, żeby mama albo tata wiedzieli, gdzie dziecko jest, nie? No to tak by to wyglądało. To tak bardziej dla kontaktu, prawda? Tak, no. No jakąś książkę może, no jakoś. Czy czytanie bajek jeszcze jest na topie? Tak, bardzo, bardzo jest na topie, bo czytam bajki małemu wnukowi, najmłodszemu. Bardzo to lubi, jest skupiony na bajkach.